Witajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem dogrzewacza silnika w Volkswagenie Szaranie. Pokażę Wam, gdzie znajduje się termostat bimetaliczny, który uruchamia cały nasz piecyk. Gdzie znajduje się cały piecyk, podejrzewam, że wielu z Was już wie, jeżeli posiadacie takie auto, a jeżeli nie wiecie, no to dowiecie się z tego filmiku. Pokażę Wam teraz, gdzie znajduje się główny włącznik tego dogrzewacza, bo można to tak nazwać. Musimy zdemontować sobie ten element, który znajduje się tutaj pod szybą, w komorze silnika, pod maską. Następnie musimy tutaj poszukać tego w tym miejscu, gdzie znajduje się silniczek wycieraczek. Idzie to w tej samej wiązce, co kable do wycieraczek, do silnika wycieraczek. I tu w tym miejscu znajduje się takie oto coś. Są to dwa przewody, na tym przewodzie jest wpięty taki włącznik, jest to taki termostat bimetaliczny, który po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, w tym przypadku akurat po spadku temperatury do granicach gdzieś około 10 stopni na plusie, czasami jest to 5 stopni, nie wiem, w zależności tutaj jak ten jest wysterowany, ten bimetaliczny przekaźnik czy tam termostat. I polega to w ten sposób, że po osiągnięciu tej temperatury, która jest, zewrze nam tutaj te dwa przewody, które się znajdują, i w ten sposób nasz piecyk się uruchamia. Można zrobić taki szybki test, żeby sprawdzić, czy nasz piecyk jest sprawny. W temperaturze powyżej tych 10 stopni wystarczy go wypiąć i zrobić tutaj taką zworkę. Wystarczy zrobić taki drucik, wygiąć i po prostu w te dwa piny złączyć je razem i wtedy nasz piecyk powinien wystartować. Niestety w tych autach, które mają już ponad 20 lat, no to rzadko kiedy ten piecyk działa, bo no jest to tutaj dosyć awaryjne ze względu na to, że zaraz Wam pokażę, gdzie on jest. Awaryjny jest po prostu ze względu na to, że znajduje on się pod samochodem, dokładnie w tym miejscu. Są to drzwi, lewe drzwi pasażera. Jak się nachylicie, znajdziecie, jest to tutaj to urządzenie. Tutaj mamy wydech, rurę dolotową od powietrza. Zazwyczaj ja już tutaj stestowałem sobie i okazało się, że on nie działa, dlatego odkręciłem sobie już tutaj dwie te nakrętki, które są tutaj, i za chwileczkę będę go opuszczał. Problem polega w tym, że tutaj ta instalacja, pewnie nie będzie tego widać, ale są tutaj po prostu przewody, które idą do tego piecyka i zazwyczaj są już przegnite i napięcie, które powinno iść danym przewodem, nie idzie i ten piecyk jest, nie idzie go uruchomić. Są też różne przyczyny, różne podzespoły. W tym piecyku znajduje się świeca żarowa, która może być uszkodzona i w ten sposób też nie wystartuje nasz piecyk. Jest też pompka paliwowa, która znajduje się po drugiej stronie, gdzieś tam koło zbiornika, ale tutaj w tym przypadku w ogóle nie ma oznaku życia. Jak jest świeca żarowa uszkodzona, no to piecyk wystartuje, poda paliwo, ale nie odpali się. Tutaj po prostu jest cisza. Podejrzewam, że przewody, które dochodzą, są zgnite i nie ma w ogóle napięcia ani sygnału. Tak więc za chwileczkę będę sobie to wyciągał i zobaczymy, co tam będzie się działo. To by było na razie tyle w tym filmie. Pokazałem Wam, gdzie to się znajduje i jak to sprawdzić. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie, jak już go wyciągnę lub ewentualnie go nie wyciągnę, tylko opuszczę go na wężach i zobaczę, jak wygląda instalacja, bo nie chcę tutaj po prostu rozpinać tych przewodów gumowych, w których znajduje się płyn, bo bym musiał jakoś pozaciskać i myślę, że uda się to zdiagnozować bez wyciągania i tutaj zatykania tych węży. Zobaczę sobie, jak wygląda instalacja. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć.